Rozpoczynamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej wraz ze sługą Bożym Stanisławem Szulmińskim, kapłanem i męczennikiem. Był bardzo wykształconym człowiekiem. Po studiach seminaryjnych, ukończonych w roku 1923, odbył studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był początkowo wykładowcą w seminarium, a potem został palotynem. Jako palotyn był spowiednikiem, ojcem duchownym i wykładowcą, ale przede wszystkim zawsze marzył złożyć, jak Chrystus, ofiarę ze swego życia za zbawienie innych, szczególnie mieszkańców Rosji Sowieckiej i o zjednoczenie chrześcijan. Niech więc jego ofiara będzie nam pomocą w rozważaniu męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego we wszystkim chciał naśladować, nawet w śmierci. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z listu sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego. Ponieważ należy się spodziewać częstych rewizji i kontroli ustawicznej, dlatego musiałaby Stolica Apostolska wyposażyć kapłana w przywileje celebrowania bez szat liturgicznych, światła, naczyń specjalnych, mszału, tyle odmówi, ile z pamięci potrafi, byleby istotnych rzeczy nie minął. Musiałby taki ksiądz mieć jurysdykcję do słuchania spowiedzi, błogosławienia małżeństw itd. na całym terenie Rosji Sowieckiej. Ale jak będzie wyglądało życie duchowe takiego kapłana? Przecież on nie tylko będzie pozbawiony pomocy, jaką daje życie wspólne w stowarzyszeniu, ale nawet nie wiadomo, kiedy znajdzie okazję do spowiedzi. Z drugiej jednak strony, tego rodzaju poświęcenie dostarczy wielu tak potężnych środków uświęcenia, że nawet ten stan życia wewnętrznego może być w tych warunkach lepszy. Bóg, od którego życie nadprzyrodzone zależy, nie pozwoli na prawdziwy uszczerbek w duszy i jej życiu wewnętrznym. Skoro niebezpieczeństwa tam powstałe, spowodowane zostały jedynie tylko przez miłość Boga i bliźniego. Zresztą rzecz najistotniejsza. Msza święta i komunia sakramentalna codzienna zostanie. Chrystus Pan stanął przed sądem ludzkim. Co pochodzi od Boga, poddaje się próbie posłuszeństwa. Ksiądz Szulmiński poddał swą gotowość pod osąd przełożonego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga. Pan Jezus przyjmuje krzyż na swe ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Życie jest zawsze bezcenne, nawet jeśli rzeczywistość jest straszliwa. Przeżywanie wielkiego ucisku w społeczności ludzkiej domaga się pracy duchowej. Nie może nam zabraknąć cnót powszednich, sprawiedliwości, miłosierdzia i pokory. Jak wyglądała codzienność i heroizm dobroci księdza Stanisława Szulmińskiego w Gułagu, możemy sobie wyobrazić, czytając wspomnienia tych, którzy ocaleli. Życie więźnia w znacznej mierze zależy od brygady i brygadzisty, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że spędza noc i dzień w ich towarzystwie. W pracy, w jadalni, na pryczach, zawsze te same twarze. Członkowie brygady mogą pracować razem, w grupach lub każdy na własną rękę. Mogą pomóc Ci przetrwać, ale również mogą Cię zniszczyć. Albo sympatia i pomoc, albo wrogość i obojętność. Niemniej ważną rolę odgrywa brygadzista. Wiele zależy od tego, kim jest i jak podchodzi do swoich obowiązków. Czy stara się Twoim kosztem, a dla własnej korzyści, przypochlebić naczelstwu? Traktuje swoich robotników jak podludzi, lokajów i służących?
czy jest Twoim towarzyszem w niedoli i robi wszystko, by ulżyć członkom brygady. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Następnie wyprowadzili Chrystusa, aby Go ukrzyżować. Prowadzili też innych dwóch, aby ich z Nim stracić. A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Jezus upada, człowiek upada. Czym jest upadek ludzkości? Degeneracja ludzkości ujawnia się w zezwierzęceniu. W łagrach sowieckich było wszystko. Złość, wrogość, chamstwo, okrucieństwo, agresja, rozpusta, sodomia, kanibalizm, samookaleczenia, samobójstwa, orgie i bluźnierstwa miotane przeciwko Bogu. W skrajnej nędzy objawia się wynaturzenie. Byli więźniowie łagrów wyznali: nieustanny głód niszczy psychę człowieka. Nie można przestać myśleć o jedzeniu. Myślisz o nim bez przerwy. Jesteś już nie tylko słaby fizycznie. Słabniesz również moralnie. Głód odziera cię z szacunku do samego siebie i poczucia własnej wartości. Jaka jest granica, poza którą chyląca się do upadku godność ludzka odzyskuje na nowo swą zachwianą równowagę? Nasze człowieczeństwo ma wielką wagę w oczach Bożych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kto potrafi cierpienie znieść tak, jak cierpiał Chrystus? Chrystus Pan, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie. Cierpiał, a przecież najmniejszego grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. Cierpieć dobrze, zasługując wobec Boga, to wielka sztuka. Dlatego nie rozdzieraj serca drugiego człowieka. Nie złorzecz wrogowi, nie przeklinaj tego, kto godzi na Twoje życie. To jest granica, której przekroczyć nie wolno. Weź przykład ze sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego, którego w Rosji sowieckiej nic, nawet najsroższe cierpienia i śmierć, nie zdołały odłączyć od miłości Chrystusowej. Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone, ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Następnie wyprowadzili Jezusa, aby Go ukrzyżować. I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Rufusa i Aleksandra, który idąc z pola tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł jego krzyż. Po co komu jednoczenie ludzi? Rabin z pierwszych wieków naszej ery, który komentował Targum Koheleta, napisał: jeśli zły
choć potężny człowiek powstanie w jakimś pokoleniu, a jego czyny szkodzą i ściągają karę na świat, wówczas dwóch stanie przeciw niemu, by zgładzić karę swoimi zasługami. O ile jednak cenniejsi są trzej sprawiedliwi, którzy żyją w jednym pokoleniu, a pokój jest pomiędzy nimi. Ksiądz Szulmiński miał te same pragnienia, co Chrystus, który w przeddzień swojej zbawczej męki modlił się, aby stanowili jedno. Największym bólem Zbawiciela są więc niezgoda i podziały wśród chrześcijan. I ten właśnie ból dotykał także serca sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego, bo rozumiał ból Chrystusa. Dlatego też pragnął swoje życie poświęcić sprawie jednania. Świadomie oddał życie na wzór Chrystusa, aby rozproszone dzieci Boże na nowo zebrać w jednym kościele pod jednym pasterzem. Dlatego w łagrze był tak dobry dla bliźnich, że każdy uważał go za swego przyjaciela, za swego Cyrenejczyka w niedoli obozowej. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała. Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Prawdziwe oblicze Chrystusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemnościach świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Każdy akt miłości zasługuje na żywot wieczny. Ponadto dusza posiadająca Boga obdarzona jest zdolnością powiększania królestwa swego w niebie. Dusza bowiem, która żyje w miłości Bożej, czyli w łasce uświęcającej, może nabyć raj mający tyle stopni chwały, ile jest dobrych celów, dla których myśli, mówi i działa z miłości ku Bogu. Oświecony wiarą świętą przypominam sobie, że dla zapalenia wszystkich dusz Twoją świętą miłością ustawicznie rzucasz w naszą stronę groty miłości za pośrednictwem tych świętych duchów, które stanowią chór serafinów. Czy można w łagrze zobaczyć Boga? Wielu w obozach się załamywało, widząc tylko piekło. Ksiądz Szulmiński trwał wiecznie przy Chrystusie do końca, choć wszystko wokół krzyczało, żeby się Go wyprzeć, aby stracić resztki nadziei. Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała? Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Pan Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Gustaw Herling Grudziński zapisał, jak nowo przybyły do obozu więzień stopniowo uczył się żyć bez litości, aż opanowało go ogólne stępienie jego człowieczeństwa. Będzie na początku dzielił się ostatnią kromką chleba z więźniami bliskimi obłędu głodowego. Będzie prowadził z pracy pod rękę chorych na kurzą ślepotę. Będzie wzywał pomocy, gdy jego towarzysz odrąbie sobie na lesopowale dwa palce u ręki. Będzie ukradkiem zanosił zlewki zupy i główki od śledzi. Po paru tygodniach spostrzeże się jednak, że próbuje ratować przede wszystkim siebie, a dopiero potem innych. Czy mógł przypuszczać, że można poniżyć człowieka do tego stopnia, aby budzić do niego nie litość, a wstręt nawet wśród współwięźniów? To właśnie w takich warunkach
wśród takiego upadku resztek człowieczeństwa w obozie, sługa Boży, ksiądz Stanisław Szulmiński, musiał podejmować decyzję, czy nadal pragnie naśladować przykład Zbawiciela i kierować się bezinteresowną miłością. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą i świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz naszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Pan Jezus spotyka kobiety płaczące. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do Niego, że czas Jego służby się skończył, że nieprawość Jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Paweł apostoł powiedział do Rzymian: błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: do mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz nad jego głową. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Pośrodku piekła na ziemi może wyrosnąć rajski ogród. Tak było w Uchcie, gdzie sługa Boży Stanisław Szulmiński ofiarnie służył współwięźniom niezależnie od ich poglądów politycznych, przekonań religijnych czy wyznawanych wartości. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz, ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Były więzień Skowio był wstrząśnięty widokiem swojego moskiewskiego znajomego, którego spotkał w obozie w takim właśnie stanie krańcowego wycieńczenia. Z początku nie poznałem go, nie odpowiedział, kiedy go powitałem. Miał pozbawioną wyrazu twarz do chodiagi. Patrzył jakby przeze mnie, jakby w ogóle mnie nie było. Wydaje się, że w ogóle nie dostrzegał nikogo. Jego oczy ziały pustką. Nie reagował na szturchańce i ciosy. Sługa Boży Stanisław Szulmiński nigdy nie zwątpił, że miłość jest prawem najwyższym w stosunkach Boga z ludźmi. Odwieczna miłość Boga jak słońce, światłem swoim opromienia wszystko. Promienie tego słońca w dwóch kierunkach biegną poprzez świat. Spływają z nieba na ziemię jako miłość Boga do ludzi
i wracają z ziemi do nieba jako miłość serc stworzonych do Boga, Stwórcy i Ojca. Bo Ty, o Boże, jesteś miłością i wszystko, co czynisz, czynisz z miłości, dla miłości i przez miłość. Tak wiara podnosiła Jego samego i wielu innych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 10. Pan Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazanie Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Ksiądz Szulmiński wiedział, że przykazanie miłości jest sercem Ewangelii. Ono też było fundamentem jego ofiarnego życia. Bóg obdarzył go sercem czystym i wielkodusznym. Miał ogromne i bezinteresowne serce, zdolne do miłowania wszystkich ludzi, bez wyjątku. W piekle obozowym stało się jasne, że to umiłowanie i ta bezinteresowność i wielkoduszność zostały poddane najwyższej próbie. Jedyną nadzieją jest to, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 11. Pan Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. Polecił mi, abym przeszedł dookoła nich i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one wyschłe i rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł do mnie: prorokuj nad tymi kośćmi. I prorokowałem, jak mi polecono. Prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg: oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli. Ksiądz Szulmiński z woli przełożonych posłany został do okopów Trójcy Świętej. Jednak wyrokiem opatrzności Bożej przeniesiony został do Uchty. Poniósł tam męczeństwo. Złożył Bogu ofiarę wynagradzającą za grzech podziału i rozłamu Kościoła i dał świadectwo nierozdzielnej jedności Trójcy Świętej. Ksiądz Stanisław szedł w wierze czystej jak świeży śnieg, jaki widział wszędzie każdego dnia. Po drodze zaplatał troisty sznur. Prorokował do ducha ludów i narodów za świętym Paulinem z Noli: dajmy się przywiązać do owego drzewa, krzyża, trwałym sznurem, związani nadzieją, wiarą i miłością, wierząc sercem i wyznając ustami niepodzielną Trójcę, która jest potrójnym sznurem, co nie ulega zerwaniu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 12. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ogołocony ze wszystkiego, Jezus umierał za miastem na krzyżu hańby, jak niewolnik. A obóz, w którym umierał ksiądz Szulmiński, leżał wśród podbiegunowych pustkowi, gdzie przez 9 miesięcy ziemia była zamarznięta. Latem zamieniała się w bagna. Łagier w Uchcie tworzyły labirynty baraków, w których cierpiało i umierało ponad 1000 obywateli polskich, w tym większość wyznania mojżeszowego. Obozowe baraki były rajem dla robactwa. Roiło się od pluskiew i wszy. Jezus z krzyża wołał: pragnę, i podano mu ocet. W łagrze po wyniszczającej 12-godzinnej pracy przy wyrębie lasów, kopaniu rowów, budowaniu dróg czy lotnisk więźniów czekała marna porcja czarnego chleba i zupy rybnej. Jezus przed ukrzyżowaniem został odarty z szat, a w Uchcie spano bez posłania, zamarzano bez odzienia i butów. Na tej Golgocie Wschodu ksiądz Stanisław wykonywał w łagrze czynności sanitariusza i potajemnie spełniał obowiązki kapłańskie. Wytrwanie w dobrym do końca, wytrwanie w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i swej samotnej misji do końca jest proklamacją. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Głód czy nagość? Niebezpieczeństwo czy miecz? Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała? Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramionach Matki Najświętszej. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Było już około godziny 6 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Tłumy, gdy zobaczyły, co się dzieje, powracały, bijąc się w piersi. Noc śmierci Chrystusa. Nastał 27 listopada 1941 roku. W baraku obozowym numer 13 umiera sługa Boży Stanisław Szulmiński. Według dokumentów na chorobę serca i z ogólnego wycieńczenia, ale lekarz, dr Paczkowski, uważał, że ksiądz Szulmiński został uśmiercony przez Sowietów. Można obrazowo powiedzieć, że tej nocy serce księdza Szulmińskiego, pełne miłości do Boga i człowieka, pękło, rozlewając nadmiar swojej miłości na kolejne pokolenia. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom. I oto wszystko się wykonało. Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała? Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Złożenie Pana Jezusa do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Przekaz apostolski męczennika jest prosty, spójny i zrozumiały. We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował.
I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysokie, ani co jest głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Panie nasz, Jezu Chryste, apostole Ojca Przedwiecznego, Królu Męczenników, który jesteś naszym pokojem, który obie części ludzkości uczyniłeś jednością, burząc rozdzielający je mur, wrogość. W swym ciele pozbawiłeś, o Panie, mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, wprowadzając pokój, w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym ciele przez krzyż w sobie zadawszy śmierć wrogości. Przyszedłszy, zwiastowałeś pokój tym, którzy byli daleko, i pokój tym, którzy byli blisko, bo przez Ciebie, Panie, jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Racz udzielić nam łaski, abyśmy wszyscy stanowili mieszkanie Boga przez Ducha. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Sługa Boży, ksiądz Stanisław Szulmiński, odniósł zwycięstwo nad złem, bo wytrwał w miłości na podobieństwo miłości ofiarnej Chrystusa Pana. Niech przykład jego życia przekona nas, że można żyć Ewangelią nawet w najtrudniejszych sytuacjach.